Witam się z Wami na moim kanale. Mamy za 20.11 i przyszłam Wam pokazać mój pokaźny dosyć stos TBR, który będę czytała podczas 24-godzinnego maratonu. Generalnie zostały pozmieniane tutaj książki, bo mój pierwszy jakby TBR miał wyglądać tak, że będzie w nim Żniwiarz i bodajże Iskra od Winity. A po prostu sobie zamieniłam na mroczniejszy odcień Magni od Wiszła. Ja planowałam się zabrać za tę książkę od ponad 3 miesięcy i po prostu teraz jest akurat taka okazja, że się za to faktycznie wezmę. Kolejna książka to jest Maresi, bardzo sławna, rozsławiona tak naprawdę przez Krainę Kombuk. A ja powiem Wam, że chciałabym sprawdzić, czy faktycznie jest się na czym zachwycać, bo o tej książce słyszy się prawie codziennie na Bookstagramie, dodają ludzie właśnie zdjęcia i mówią, że to jest bardzo fajna pozycja. Zobaczymy. I trzecia książka z TBR-u to jest Nocturna. Ja zaczęłam ją i coś nie dałam rady na razie pociągnąć tego dalej, bo utknęłam na 40 stronie. W tym maratonie bardzo chciałabym tę cegłę skończyć, bo tu jest ponad 400 stron. I jeżeli uda mi się faktycznie skończyć te trzy książki, w ogóle sobie dobrałam tak, że one są jakieś czerwone, więc no. Jeżeli uda mi się faktycznie skończyć, to zabiorę się za Złodzieja Dusz. Tutaj tak naprawdę już się wciągnęłam, jestem na setnej stronie, setnej. I jak na razie bardzo mi się podoba. To jest pierwsza autorka, którą ja wzięłam, jeżeli chodzi o tematykę fantastyki. Na razie spełnia moje oczekiwania. To jest taka urban fantasy. No zobaczymy, jak pociągnie to dalej. Na razie jest super. Tak naprawdę za kilka chwil idę w miarę ogarniać swoje obowiązki, tak aby być na czysto przed godziną 17. Chcę po prostu porobić sobie jakby wszystko i mieć z głowy, aby później no jakby nie nadganiać. Także widzimy się chyba już w klipie, kilka minut przed godziną 17. Mam nadzieję, że będziecie ze mną do końca i uda nam się przeczytać jak najwięcej stron, książek, że skończycie te stosy, które sobie wybraliście. Także trzymam kciuki i powodzenia. Tych dzwonów nie słyszycie, ale właśnie wybiła godzina 5, czyli zaczynamy nasz maraton. Ja wziąłam sobie na pierwszy ogień książkę Mroczniejszy odcień magii, Wiszła. Zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że skończę ją tak do 21, czyli generalnie 4 godziny mam na przeczytanie 350 stron. No zobaczymy. Przeczytałam 10 stron. Jest mi zimno, dlatego idę do domu. Ale powiem Wam, że zapowiada się naprawdę ciekawie. Robię mały update, bo minęły 4 godziny maratonu, a ja przeczytam 85 stron Mroczniejszego odcienia magii. Powiem Wam, że nigdy w życiu tak bardzo nie męczyłam się przy powieści jak Wiszła, bo przeważnie ja po prostu wpływałam na samym początku i sobie płynęłam już przez tę fabułę aż do końca. Tutaj mam ogromny problem. Ja nie potrafię zrozumieć na razie tego świata. Bardzo mi się podoba to podzielenie tych Londynów jakby na te cztery takie frakcje główne, chyba mogę tak to określić. Mamy Londyn czarny, biały, czerwony i szary. Ludzie, którzy w nich mieszkają, również są bardzo ciekawi. Główni bohaterowie też są ciekawi, ale ja po prostu nie rozumiem na razie z tej książki nic. Bardzo się męczę i postanowiłam po prostu zmienić na razie książkę. Gdybym miała dalej czytać Mroczniejszy odcinek magii i to ciągnąć, to po prostu zmarnowałabym na tę chwilę czas.
Sięgnę prawdopodobnie jednak po złodzieja dusz Anety Jadowskiej, który według mnie na razie najbardziej mnie wciągnął i po prostu nadrobię sobie te strony, bo jednak no, przez 4 godziny niecałe 100 stron to jest porażka według mnie wielka. Maresi prawdopodobnie sobie przeczytam jutro z rana, planuję wstać o godzinie 7:30. No i zobaczymy. Na pewno jeszcze powtórzę sobie mroczniejszy odcinek magii. Dam jeszcze jedną szansę, kolejną. No i zobaczymy, jak to będzie, bo znajomi mówią, że później się dopiero rozwija i jak się wciągnę, to nie wyjdę i tak dalej. No na razie słabo to widzę. No i co? I będę Wam mówić, jak to jest u mnie teraz ze złodziejem dusz. Godzinę 10, ja wstałam o godzinie 7:40 i tak, przeczytałam 120 ponad stron książki od Anety Jadowskiej i myślę, że do godziny w pół do drugiej powinnam skończyć całą książkę, później się biorę za Maresi. O tej książce chyba jednak powiem Wam w podsumowaniu, ale jak na razie bardzo mi się podoba i ocena według mnie, bo jestem, tak jak mówię, już ponad za połową, 8 na 10, czyli 4 gwiazdki na 5. Moje mokre włosy. Przychodzimy w tym momencie z podsumowaniem całego vloga, iż gdyż ponieważ mamy piątek, jutro sobota, w sobotę da nam film, bo jednak musiałam w piątek dograć film, nie film, tylko urywek, nieważne. Przechodzimy teraz do podsumowania i tak jak mogliście już zauważyć, ja skończyłam jedną książkę Anety Jadowskiej, jest to pierwszy tom heksalogii o Dorze Wilk. Książka bardzo mi się podoba, dostała do mnie 7 na 10 gwiazdek, chociaż były momenty, które zaważyły na całej ocenie i przyczepię się do trzech rzeczy. Książka na pierwszych stronach została pozbawiona emocji. Co za tym idzie? Nie wczuwamy się na początku po prostu w fabułę. I to mi doskwierało do strony 60, dopiero później się wciągnęłam, ale na pierwszych kartkach zostaje porwana przyjaciółka naszej głównej bohaterki Dory Wilk. I ja powiem szczerze, że gdyby została porwana moja przyjaciółka, to ja bym sobie włosy z głowy rwała. Biegała, szukała, nie wiem, szła na policję, coś w tym stylu, coś robiła. A tutaj ta Dora Wilk, ona sobie idzie do tornu, czyli do magicznego świata, z którego ona w sumie wywodzi się, ale jednak nie do końca, bo ona w nim nie żyje. Nie, że nie żyje, tylko nie żyje w tym mieście, żeby nie było. I co? I ona idzie właśnie do tego tornu, do pierwiosnka piekielnego, to jest bar, i pije sobie trochę i tyle. I ja miałam takie, what the fuck? Twoja przyjaciółka została porwana, a ty idziesz pić i gadasz sobie ze znajomymi. What's wrong with you? Ale później jakoś to się tam stabilizuje. Mamy rozwój akcji, mamy emocje, mamy zwolnione troszkę tempo. Akcja jest wartka, ale tak, abyśmy my zdołali się wciągnąć, poczuć wszystko i tak dalej. Później, co mnie zdenerwowało, znaczy nie tyle co zdenerwowało, tylko irytowało już bardzo, pod koniec jakby trochę Aneta Jadowska rozwlokła
fabułę niepotrzebnie. I ja, gdy zostało mi 6 stron do końca, już się modliłam o to, aby ona skończyła pisać. Uwierzcie mi, że naprawdę się męczyłam, oczy mi się kleiły. A jak dobrnęłam do końca, to ja mówię, Jezu Chryste, amen, w końcu. I ostatni minus. Bohaterka była wyidealizowana. Powiem wam, że bardzo mi się to nie podobało, bo generalnie, gdy Dora Wilk przychodziła sobie, czy to na komendę, czy do tego tornu, to wszystko jej się udawało, jakby nie wiem, jakim ona bóstwem była. To tyle na temat Jadowskiej. Przechodzimy teraz do Wiszłap, czyli do książki, na którą ja się nastawiałam, że to będzie istna petarda i ona wprowadzi do mojego życia, nie wiem, cokolwiek, wszystko i nic. Zawiodłam się. Jak na razie, bo 85 stron przeczytam. Może się wciągnę, może nie, nie mam zielonego pojęcia, na razie. Była spoko? Co ja gadam? To nie ta książka. Wiszłap ma to do siebie, że jak zaczynam czytać książki, wciągam się bezpowrotnie, od razu wpadam w fabułę. Nawet nie potrzebuję 10 stron czy 5, aby się wciągnąć. I od razu cyk i jestem. Tutaj tego nie ma, aż do 85 strony, bo na tej właśnie skończyłam. Podobało mi się to, że ona Londyny podzieliła jakby na 4 takie kasty. Chyba tak to mogę określić, mam nadzieję. A to już wcześniej też mówiłam. Londyn biały, czarny, szary i biały. To jest bardzo ciekawe i chyba z takim czymś się nigdy wcześniej nie spotkałam. Mamy również dosyć intrygującego głównego bohatera. Później nam się pojawia fajna bohaterka, która no już zdążyła trochę napsocić, jeżeli to tak naprawdę trochę potulnie mówię napsocić. Ale no nie potrafię się wciągnąć. Nie wiem, czy coś jest ze mną nie tak, czy coś jest z tą książką nie tak. Nie mam zielonego pojęcia, mam nadzieję, że to się jakoś w miarę później ogarnie. No bo jednak no zmarnowany potencjał by był. Mam nadzieję, tak jak mówię, że z każdą kartką później się wciągnę i no zobaczymy. Moją opinię będziecie mogli na temat tej książki poznać na Instagramie, na którego was zapraszam. I co? I to chyba w sumie byłoby na tyle. 85 stron Mroczniejszego Odcieniu Magii. Uwaga, uwaga, bo tutaj wcześniej zaczęłam. Tu będzie z niecałe 400 stron Złodzieja Dusz Anety Jadowskiej. I od razu mówię, że szanuję, naprawdę szanuję, szacun, kłaniam się w pół wszystkim, którzy potrafią przez 24 godziny przeczytać 1000 stron. Ja przeczytałam niecałe 500. Tak więc szanuję wszystkich, naprawdę podziwiam, bo ja nie potrafię. Nie wiem, czy to ja wolno czytam i po prostu potrzebuję snu, a wy nie śpicie. Nie wiem, ale naprawdę szanuję, bo to jest coś fajnego, naprawdę. Chciałabym tak, może kiedyś się nauczę, nie wiem. A w tym momencie się z wami żegnam w kolejnym filmie. Albo pojawią się współprace, bo jeszcze na taki film nie natchnęło. Albo będzie bitwa okładkowa, którą wam obiecałam. Nie wiem, zobaczę, co mi w danym momencie wpadnie do głowy. A tak jak mówię, życzę wam miłego dnia, cudownego weekendu zaczytanego, po prostu poranka, nie no poranka to nie, może popołudnia. I do zobaczenia w kolejnym odcinku.